Wicelider PKO Bank Polski Ekstraklasy podejmował w 27 serii spotkań 14 w tabeli Warte Poznań. To trzecie sobotnie spotkanie. Zaczynamy od ataku gospodarzy. Erik Exposito w pole karne do Macenki i zabrakło centymetrów, by tu Śląsk objął prowadzenie. Erik Exposito, ostatnio zwyżka formy w meczu z Piastem Gliwice. Gol i asysta, ale tam Śląsk zremisował 2-2. Znowu w ataku gospodarze Lejwa! 1-0! Niewiele działo się w tych pierwszych 45 minutach, ale jak już Śląsk ruszył do ataku, to konkretnie! Dla pomocnika gospodarzy to 7 gol w tym sezonie. Nie ma się co dziwić takiej radości kibiców, bo Śląsk dopiero drugi raz w tym roku prowadzi w meczu u siebie i po raz drugi odpowiada za to Nawel Lejwa. To on strzelił 2 gole w wygranym 2-1 meczu z Widzewem, a na początku drugiej połowy własnego bramkarza próbował zaskoczyć Erik Exposito. Paweł Raczkowski przerywa grę, bo Guercio był faulowany jego zdaniem przez Przykryla, 2 żółta i w konsekwencji czerwona kartka dla piłkarza Warty, a więc goście będą od tego momentu grać w osłabieniu. Chwilę później wrzutka w pole karne Śląska i kompletna cisza na stadionie we Wrocławiu. Piłkę do własnej bramki skierował Łukasz Bejger i mamy remis 1-1. Ale Śląsk bierze się do roboty. Nawel Lejwa. Lejwa przed polem karnym zagrywa do Bejgera. Szansa na rehabilitację. Bejger! Potężne uderzenie, ale czujny w bramce Warty Jędrzej Grobelny. Stały fragment gry dla Śląska i spora kontrowersja. Zagrywa tu piłkę ręką Eppel. Paweł Raczkowski nie reaguje, ale po chwili ta sytuacja jest analizowana na wozie VAR. Jednak sędziowie decydują, że tu karny Śląskowi się nie należał. Dopatrzyli się chyba arbitrzy tego, że piłka przed odbiciem się od ręki Eppela dotknęła jego klatki piersiowej. Końcówka meczu. Samiec Talar, on pojawił się na boisku w drugiej połowie. Piotr Samiec Talar i Jędrzej Grobelny wybija tę piłkę. Wciąż jest 1-1. Wrocławianie jest zaledwie jednym zwycięstwem w 2024 roku, ale Paweł Raczkowski dolicza aż 7 minut, a więc będzie jeszcze minimum ta szansa. Piotr Samiec Talar do Erika Exposito! 2-1! Wielki powrót bohatera Wrocławia. Gol w Gliwicach i dziś gol po kilku miesiącach przerwy we Wrocławiu. Erik Exposito z 16 golem w tym sezonie. A ostatni raz na tym boisku Hiszpan trafił do siatki w listopadzie w wygranym meczu z ŁKS-em Łódź. Ogromna radość kibiców i piłkarzy Śląska, bo walczyli o to zwycięstwo do ostatnich minut i za tą walkę zostali nagrodzeni. Śląsk wygrywa z Wartą Poznań 2-1. Śląsk wciąż jest na drugim miejscu w tabeli, ma tylko punkt straty do lidera z Białegostoku, ale Jagiellonia mecz w 27 kolejce ma jeszcze przed sobą. Warta pozostaje na 14 miejscu. Śląsk-Warta 2-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.